195, 170, 100, 200, 280, 200, ej, będzie 300, patrz. Wielki agregat prądotwórczy na wodór. I tę ciężarówkę możemy sobie tankować w normalnych stacjach benzynowych. I słyszymy prawdziwego elektryka. Możemy w tej ciężarówce usiąść sobie z tyłu, co mi absolutnie rozwaliło czachę, jak to zobaczyłem. Mamy przeszklony wielki szyberdach i zobaczcie, włączam sobie bieg i normalnie steruję ciężarówką, ale jak gram na streamkach, to mówię wszystkim widzom, którzy są czasami zieloni w ATS-ie czy ETS-ie, że mam ciężarówkę zdalnie sterowaną, czy raczej z autopilotem. I moi drodzy, zrobimy sobie dzisiaj ładuneczek tą ciężarówką, pokażę wam jej prędkość maksymalną, która jest niesamowita. No właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, ciężarówka ma 1000 koni mechanicznych. Paliwo mi się tutaj świeci na czerwono, ale wiecie co? Na tym zbiorniku mam jeszcze, poczekaj, estimated range, mam 1600 mil zasięgu. I zobaczcie tak przy okazji, jak fajnie wykonane są te zegary. Mamy tutaj kierunek, w którym się poruszamy. Mamy nawet rozkład energii, czyli na przykład, zobaczcie, dodaję gazu. Pyk, robi się na czerwono, hamuje. Pyk, na zielono, czyli tam coś się niby ładuje, nie? No i właśnie, nie zwróciłem waszej chyba uwagi na to, ale my mamy tutaj lusterka elektroniczne, a tutaj po stronie lewej mamy kamery. I zobaczcie, działa to fantastycznie. Możemy sobie oczywiście te lusterka ustawić tak, jak nam się to podoba. I już przestawiliśmy na kilometry i tak na luzaku, bez żadnego stresu, to takie 180-170 km na godzinę. To jest taka prędkość, powiedzmy, bezpieczna, gdzie całkiem sprawnie można jeszcze manewrować tą ciężarówką. No i teraz tak, jak będzie wyglądać tankowanie tej ciężarówki? No powiem wam, że tak samo jak i zwykłej, po prostu podjeżdżamy pod dystrybutor, wyłączamy silnik, czy tam zapłon, nie wiem w sumie co wyłączamy, po prostu wyłączamy ciężarówkę i tyle. Tankujemy, zaciągamy ręczny, ciągniemy sobie teraz zgniecione samochody i musimy je gdzieś dostarczyć 350 mil. Przepraszam, 350 km stąd. Zmieniłem sobie mile na kilometry, nie po amerykańsku, ale chcę, żebyśmy mieli mniej więcej takie poczucie prędkości nasze, takie europejskie. Bardzo łatwo ciężarówka się rozpędza. Mamy na sobie teraz, już wam pokazuję dokładnie. Mamy na sobie 33 tony. Nie jest to jakoś dużo dla tej ciężarówki. Ciągnąłem już znacznie cięższy towar. No ale zobaczmy, bo nas interesuje co? Prędkość maksymalna z towarem i manewrowość z towarem. I to w sumie, jak się zachowa towar, gdy będzie gnał powyżej 200 km na godzinę. A słuchajcie, z tą ciężarówką naprawdę nie jest to problem. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę gruby wiór ta ciężarówka jest. Mam nadzieję, że będzie kawałek autostrady na tej trasie, żeby wam zademonstrować pełne możliwości tej drezyny, bo ona tak jakby nie miała w ogóle limitu prędkości. Tak, na górze tej wyjechałem. Na górze tej ciężarówki mamy ogromny spoiler i wiecie co? W normalnej ciężarówce to bym się śmiał z czegoś takiego, ale tutaj ten spoiler nie tylko pełni funkcję polepszonej aerodynamiki, jeśli chodzi o podłączoną przyczepę czy naczepę, ale także o to, że zwiększa się docisk tej ciężarówki. Naprawdę nie jest to bez znaczenia w przypadku takiego potwora. No i jak wam pokazywałem wcześniej, możemy sobie odpalić naszego tak zwanego autopilota, usiąść sobie po prostu z tyłu i wszystko dalej sobie samo jedzie. Jedziemy kawałek przez miasto. Tutaj nie ma czasu się zatrzymywać. Klienci płacą mi za dostawę na czas. I mam odpowiednią ciężarówkę, żeby to zlecenie zrealizować. Przy takiej masie naprawdę żadna osobówka nie jest mi groźna. I cyk, poszła. 180 przez miasto. 10 mniej ratuje życie. Uwaga, będzie 200 zaraz.
195, 170, 100, 200. Dobra, nie wiem czy wyrobię na zakręcie. 204. Wyrobiłem jakoś. Czekaj, coś się tam dzieje dziwnego. Okej, to była zdecydowanie za duża prędkość do tego zestawu. Tylne naczepy zaczęły wariować, widziałem w lusterkach, że coś się złego tam dzieje. 200. Pyk. A czekaj, bo my tu musimy skręcać. O kurde, czekaj. To nie tak miało być. No trudna dostawa, powiem wam serio. Kurde. Natomiast samo manewrowanie, przyspieszanie, to sama przyjemność w tej ciężarówce. Naprawdę bardzo w porządku jest pod tym względem. My sobie pojedziemy teraz na autostradę. Tylko tak, weźmiemy ładuneczek, cyk. Tu mamy. To będzie fajne. Tylko my pojedziemy w zupełnie inną stronę niż dostawca tam przewiduje. Szybkie naprawianko. Hamuj. No tak, z małą przyczepką jest całkiem spoko, powiem szczerze. Najbardziej chyba stabilizuje z tych wszystkich naczep. Ale to nieważne już, moi drodzy, wjeżdżamy na autostradę. I rozpędzamy się, właściwie to już prawie się rozpędziliśmy do prędkości maksymalnej, jeszcze nie wjeżdżając na autostradę, nie? Dobra, ciśniemy. Mamy bardzo fajną, szeroką, trzypasmową autostradę, trzypasmową w jedną stronę, łącznie 6, licząc pasa awaryjnego. I 200. 210, 220, 230, kurde, ale rośnie, 240, 250, o kurde, prędkość światła, 260, 270, będzie 300? Ty, może będzie 300? Czekaj, muszę wycelować. 280, 200, ej, będzie 300, patrz. Gra mi się do... Będzie 300. 302? Ej, dalej przyspiesza. Jaka jest jej prędkość maksymalna? 400? Ło, rzucę ją. Shit. 100% uszkodzenia. Ej, ale ja dalej mogłem się rozpędzać. Powiem wam, że z naczepą naprawdę jest dużo lepiej. Bo ja próbowałem się już nią rozpędzić do maksa, ale mi nie wyszło. Ty, ona ma napęd na 4, na wszystkie koła. Patrz, przednie się obracają do tyłu. Tyle już nie chcą. Jakieś dziwne dźwięki się z niej. No tak, engine malfunction. No i tak wygląda sobie ta fantastyczna ciężarówka. Co o niej powiecie? Jeśli wam się podoba, to zostawcie lajka pod tym filmem. Zapraszam was na kolejne tego typu hardkorowe sprawdzanie modyfikacji w ATS-ie czy ETS-ie. Trzymajcie się, na razie. Hejka!